Witam was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, jestem Karol, a to jest kolejny live odcinek symulatora maszyna. Dzisiaj pojedziemy sobie na scenerii całkowo hołdowa na trasie pośpieszny Wiliś B. Tak, dzisiaj tak będzie wyglądała nasza trasa. I tak, znów my naszą rozgrywkę i jest godzina 7.24, o 7.36 mamy odjazd. No ukrywam, że trochę czas cofnąłem. Z pewnych względów niestety, no ale trochę mi się przedobrzyło z tym siedzeniem, a i o to dzisiaj mamy składy. O Jezu. Leżę. Poszedł szybko, a nie ten klawisz. Lokomotywa Lotosu BR-285 z wagonem dzielonym na klasę pierwszą i klasę drugą, przedziałowy. Znałem, że na tej trasie nie trzeba nie wiadomo ile wagonów pierwszej klasy. No bo po co? Wagon klasy drugiej, przedziałowy. Drugi wagon klasy drugiej, przedziałowy. Nie ma napisane, że tu są toalety. Powinna być, jest. Dobrze. A nic nie ma na wyświetlacza, szkoda. No tak, bo to dopiero jak uruchomię lokomotywę, zgadza się. No i tu mamy wagon bezprzedziałowy. Jeden wagon bezprzedziałowy również dla inwalidów. Mamy wagon bezprzedziałowy też dla inwalidów i wagon bezprzedziałowy z możliwością przewozu rowerów jako tu ostatni wagon, jaki znajduje się w tym składzie. Mamy zezwolenie na cofanie swoją drogą, więc od razu uruchommy naszą lokomotywę. Czubak. Załączę monitory. Jeszcze czymś coś. O. Tym klawiszem się to załączało właśnie, bo już. Te kanały radia, jeszcze jakieś głośność, tu się pewnie też dało zmienić. Nie pamiętam. Dawno się w to nie bawiłem. Mam ramię wsteczny wyrzucony. I uruchommy. Ale ta muzyka jest tak głośna w to. O tym myślę, że będzie dobrze. Wam jeszcze tylko podgłośnie może o sam symulator. Okej. Myślę, że jest w porządku. Jeszcze tylko zobaczymy, czy mamy na pewno, że jest w porządku. Jeszcze tylko zobaczymy, czy mamy na pewno, że jest w porządku. Dobrze. A wy nic nie mówicie o tym, że mnie nawet nie widać. Jak wy tak mogliście? Nic nie powiedzieć, nie nic. I się oczywiście coś musiało popsuć. A już teraz wszystko działa. Jeszcze tu sobie odświeżymy, żeby mieć pewność. Okej.
Dobrze, więc w takim wypadku ruszamy. Już na pewno. A no tak. Bo oni tu jeszcze nie wprowadzili tych dwudźwigniowych, nie? Tego, że wiecie co ja. Możemy regulować prędkość i tak dalej. Tak. Mamy jedną manetkę. Zapomniałem, że jeszcze w tej wersji tego nie ma. Dobra, prawy reflektor manewrowy. Czemu nie może? Czemu nie chce? Ze mną współpracować. Aha, niby się załączają, a to właściwie się nie załączają. Super. Też tak można. Zawsze to w tej lokomotywie robiłem klawiszami, co? O, czyżby było dobrze? Z tej strony się nie świeci, a z tamtej się świeci. Nie rozumiem. Dobrze, ale... Cofajmy. Nadajemy trochę mocy i... Zaczynamy spychanie z planu. Dobrze, już wiem, czego nie zrobiłem. Ale sprężynowy, chociaż on powinien się na to świecić. Mówię, nie jest to jeszcze w tym... Ciągle to dobrze odwzorowane, niestety. No i teraz maszyna rusza jak powinna. Nie, nie. Jakieś dziwne rzeczy. Siedziały, nie? Dobra, jednak wrócimy z głośnością do ustawień początkowych. Żeby się nie okazało, że czasami coś jest za głośno i mnie nie słychać. Tu światła znowu już nie działają. Dziwne rzeczy tu się dzieją, naprawdę. Kiedyś to działało normalnie. Dobra, zaraz weźmiemy i zakończymy spychanie, to się tym zajmiemy.
No to w teorii powinniśmy spychać. Nie dalej, nie? Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Splat wtacza się pomału w peron. No, na spokojnie się zmieści. No ładnie, drzwi się otwierają. No dobrze, jesteśmy gotowi na odjazd. Tylko z tymi światłami, nie? O, teraz już działają prawidłowo. No dobrze. Jeszcze tylko to mnie irytuje, czemu to się nie pokazuje prędkość, nie? Bo to powinno się normalnie pokazywać i działać. No to nic. Dobra, już mamy niby sygnał podany. No i cóż, czekamy do planowego wyjazdu. Prędkość, jaka nasz na razie obowiązuje, 70 km na godzinę. Robimy test Nightbota na czacie. Test Nightbota. Na Twitchu działa dobrze, na YouTubie również dobrze. Idealnie. Pół minuty do odjazdu. I odjazd. Więc pomału sobie ruszamy. Kawałek składu mamy, no nie da się mówić, że tak nie jest, no. Dieslowymi lokomotywami idzie ładnie płynnie ruszyć. Bo one, no, już to nazwę sama mówi, spalinowe są, więc... Więc nie mają tego na przykład wejścia na tę pozycję pierwszą na sterniku jazdy tak ostro, tylko... Delikatnie za inne obroty wejdą, da im się gazu, goda, no... Nie odczuwa się tego jako pasażer, no tak powiem. Wiecie, już dawno nie jechałem trakcją spalinową.
w tym symulatorze. Jakie długi ten skład naprawdę. Dobra, za rozjazd wyjechaliśmy, więc trochę mocy trzeba dać. Witam serdecznie, panie Kari 21. Witam serdecznie na tej transmisji na żywo. Co u panu słychać, panie Kari 21? To się cieszę z tego faktu, że dobrze. No, mnie też dobrze, no pomalu trochę czas mija. Właśnie dzisiaj trochę czasu się znalazło na pojeżdżeniu w symulatorze. No, rozmaicenie również wam, drodzy państwo, wieczoru, żebyście mieli co oglądać. Oraz dla mnie też rozrywki. Samej jazdy. I też to jakoś idzie w tym czasie. Witam serdecznie, panie Michu, w roku AV6. Jakie plany? Na jutro, no, plany na jutro. Jutro żadnego odcinka nie planuję, jeśli o to chodzi. No, no, o prywatnych planach to nie ma co rozmawiać. Oczywiście, no, nauka, nie. Trzeba robić swoje obowiązki, jak najlepiej się tylko potrafi. Pamiętajcie, drodzy państwo. Zawsze terminowo wywiązywać. Termin to jest rzecz święta, jak to kiedyś ktoś powiedział. Jak już się coś zaplanuje, to już się dużo nie przekłada. No chyba, że już naprawdę jest coś niewiadomych, ważnego na... Zazwyczaj lepiej nie przekładać terminów, które już się zaplanuje. A pan, panie Michale Brokuła, jakie masz plany na ten jakże piękny jutrzejszy dzień, bo ładną pogodę nawet zapowiadają. Czubak. Pojechaj 145, panie Kari 21. Mówiąc krótko, no ta misja jest na półtorej godziny. I raczej wydaje mi się, że będziemy potem kończyć. Już będzie godzina 23. Większość ludzi idzie albo z rana do pracy, albo do szkoły. Więc już raczej o tej godzinie nikt nie będzie oglądał. No nagrywki. A to pan, panie Michał, nagrywa realne pociągi, czy właśnie będzie nagrywki w maszynie na przykład? No
potęgi, realne pociągi, to podziwiam, że się panu chce. Tak, wybywać z rana. Hybrydę do Kołobrzegu. Ja nie wiedziałem, że tam jakieś hybrydy jeżdżą, szczerze. A, realne. To z chęcią zobaczę tą hybrydę do Kołobrzegu, bo ja nie wiedziałem, że tam jakieś hybrydy jeżdżą w sumie. Amatorsko, amatorsko. No ja też robię filmy, no takie poza YouTube'em jak robię, to też robię amatorsko. Mam taki, no, skromny gimbal, telefonem nagrywany. Bursztyn i limonka. W sumie... Serio? To szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem. Jak ja kiedyś jechałem do Białegostoku, a dziś bezpośrednio jedzie. W sumie z gór, nie z Wrocławia. Z Wrocławia do Białegostoku jedzie pociąg i w sumie nim jechałem. I w Giżycku jest zmiana na lokomotywę spalinową. To tak jechałem z taką hybrydą, ale... Żeby tu jechać pociągiem typowo hybrydowym, co jedna lokomotywa może jeździć jako diesel i na prąd, to jeszcze nie miałem okazji. Czubak. Też, panie Kari, jechałeś tym pociągiem? Bardzo mi miło, cieszę się z tego faktu. Fajne doznania, no, powiem tobie, no, bardzo fajne, no, tylko jeszcze trochę by mogli się pośpieszyć z tymi manewrami w takim Giżycku, no. Czasami czekaj 10 minut, a się nie chce człowiekowi. Najbardziej ja ci śpieszę trochę. Bardziej, że no jest to trochę taka trasa naukowa, mówiąc. Jak kiedyś tak jechałem z przesiadkami przez Warszawę, to jeszcze w Warszawie zdążyłem posiedzieć pół godziny. Jeszcze w Toruniu zdążyłem pół godziny posiedzieć. Wyjeżdżając z Białegostoku, to właściwie 20 minut po tamtym, bezpośrednim, co jedzie. No i wsiadłem do niego jeszcze. Więc no tak trochę jakby jechał na przykład przez Warszawę, takie bezpośrednie, to na pewno trochę czasu zaoszczędził. No pociągami to znaczy fajnie się jeździ pociągami. Osobiście wolę jeździć samochodem, nie, niż pociągiem. Jeśli chodzi o dalekie podróże, no pociągiem to tam gdzieś tam wypadzi ci tam, że 3 godziny się gdzieś jedzie, czy coś, to wiadomo. Panie Gary, no grałem kiedyś w Open Railsa. Kiedyś, ale od długiego czasu już tego nie robię, bo uważam, że jest to symulator, który już nie jest warty uwagi, bo po prostu no już jest trochę przestarzały, nie? Samo sterowanie tam w ogóle nie jest urealnione. Ja tu cały czas czekam, aż wyjdzie ten nowy symulator, na który jest cel donate'ów, nawet w trzecim kwartale w sumie tego roku ma wyjść. Bardzo na niego czekam, bo i ma być multiplayer. I ma być możliwość jazdy, jest dosyć duża mapa, jako centralna magistrala kolejowa ma być 270 chyba kilometrów trasy.
Więc jestem ciekaw, co z tego im wyjdzie. Może trzeba się skupić, bo zaraz my tutaj na stacji dojeżdżamy. Pan Michu, dobrze, tu jest sygnał S1. Aha, czyli EN63H. Sobie będę potem musiał w internecie zobaczyć, jaka to jest lokomotywa, bo trzyczłonowy impuls. Co sądzę o Train Driver? A była wypowiedź moja na ten temat na moim kanale, polecam zobaczyć na temat, jak to dostałem bana za multikonto na Train Driver 2, którego na tej właściwie nie było. Nie wiem, czy oni to losowo biorą i porównują te konta, czy nie losowo, no nie było, na kanale jest ze 100 ileś odcinków z Train Drivera, no niestety nie mam na razie jak ich nagrywać. Na moje odwołanie jedynie co odpisali, że system się nie myli. No dobrze, jak się nie myli, no widocznie się pomyli. Ale dobrze. To sądzę na temat Train Driver 2, bardzo miło się dyżurowało. No czas aż mówiła, że nie dostaje mnie słusznego bana za coś, czego on właściwie nie zrobił. I od tego momentu przestaję w to grać. Słowo. Bo nie miałem jak. Teraz jedziemy BR-285, drodzy Państwo. Było mówione na początku, ale no... Rozumiem, Panie Kali, że Pana nie wychodzę na początku.